Nie jest tu się od rana chce. Wyraz mojej twarzy jest taki, jak dzień po dniu. Obliczyłem sobie, że będąc pytany z historii liceum, na drugi dzień nie mam prawa być wezwany do odpowiedzi. Ku mojemu zdziwieniu słyszałem swoje nazwisko i dobrze się musiałem poszczypać po dosłownie całym działku, żeby dotarło do mnie, że to siebie słyszę. A profesor tak mi się właśnie chciał jakoś przypodobać i mnie wezwał do relacjonowania kolejnego tematu, więc taka jest mniej więcej moja reakcja w tym momencie. Natomiast jeśli sposób, czy istnieje jakiś raport, że tak powiem, jakieś uzasadnienie tej nagrody co do mojej osoby, czy można mieć wgląd? Można. Bo obawiam się. Po lekcjach. Obawiam się. Po lekcjach. Natomiast, kochani Państwo, skoro zostało tu użyte słowo przyjaciel, proszę zauważyć, że zarówno w Biblii, jak i w myśli starożytnych filozofów i współczesnych, i w literaturze, i w psychologii, to słowo ma niezwykłą wartość. Powiedziałbym, że obok słowa miłość, a nawet czasami wydaje mi się, że wartość słowa przyjaźń, przyjaciel jest większa niż miłość, ponieważ miłość ma różne możliwości, powiedziałbym, odwzajemniania czy dzielenia się ze sobą. Przyjaźni mają różne losy, różne historie. To słowo powinno nas tak naprawdę elektryzować, a więc z jednej strony to ogromny zaszczyt móc być przyjacielem kogoś i być tak nazwanym, tak postrzeganym. Z drugiej strony jest to jedno z największych zobowiązań. Chciałbym nam wszystkim życzyć, abyśmy byli przyjaciółmi szkoły, tej szkoły i byśmy cenili sobie jeszcze bardziej przyjaźnie międzyludzkie, które do zdobycia są niezwykle trudne. Wymagają wielkiej otwartości serca, wymagają szczególnej, powiedziałbym, empatii, szczególnej zdolności, ponieważ jak słowo przyjaźń ma w swoim rdzeniu słowo jaźń, a więc czyjąś samoświadomość, czyjąś tożsamość, więc być przy jaźni, być przy kimś jego wnętrzu, to wymaga takiej, powiedziałbym, akrobatycznej wręcz inteligencji, żeby czuć kogoś w jego samotności, w jego potrzebach, w jego ranach, w jego emocjach, w jego pozytywnych i negatywnych cechach, być przy czyjejś jaźni. Szkoła jest warta tego, żeby ją obdarować przyjaźnią.